8 grudnia wspominamy świętą Narcyzę od Jezusa Martillo Moran. Narcyza urodziła się w małej wiosce Nabol w Ekwadorze 29 października 1832 roku w ubogiej rodzinie. Po śmierci rodziców, jako 15-letnia dziewczyna, przeniosła się do miasta, gdzie podjęła pracę krawcowej. Jednak większość czasu poświęcała modlitwie i surowej ascezie. Aby zapewnić sobie potrzebne ku temu warunki, mieszkała samotnie. Gdy zaistniała taka potrzeba, około 1865 roku Narcyza udała się do Cuena, by tam pielęgnować swojego ciężko chorego spowiednika i kierownika duchowego. Po jego śmierci, mimo że była namawiana przez miejscowego biskupa do wstąpienia do klasztoru karmelitanek, wróciła do życia samotnego. Ostatnie niespełna 2 lata życia poświęciła całkowicie modlitwie. Narcyza zmarła 8 grudnia 1869 roku. Wygłaszając homilię 25 października 1992 roku w czasie mszy świętej beatyfikacyjnej, ojciec święty Jan Paweł II pokazywał ją nieznaną światu w czasie życia ziemskiego, ukrytą w izdebce ze swym umiłowanym i mówił: choć Narcyza od Jezusa Martillo Moran nie jest otoczona aureolą męczeństwa, Kościół przedstawia dziś tę młodą kobietę, urodzoną w ubiegłym stuleciu w Nabol w Ekwadorze, jako wzór cnót i przykład do naśladowania, szczególnie bliski tak licznym w Ameryce Łacińskiej kobietom, które jak Narcyza zmuszone są emigrować ze wsi do miasta w poszukiwaniu pracy i środków utrzymania. Szczególną cechą tej błogosławionej była mocna więź z Bogiem przez modlitwę, której poświęcała codziennie 8 godzin w milczeniu i samotności. Także w nocy spędzała 4 godziny na modlitwie, przy czym umartwiała się nakładając sobie koronę cierniową lub opierając się na krzyżu z wystającymi gwoździami. Niektórzy świadkowie zeznają, że wielokrotnie widzieli ją w ekstazie, kiedy to Narcyza znajdowała pociechę w obecności Jezusa. Ta młoda kobieta, która przeżyła zaledwie 37 lat nieustannie pokutując i praktykując surowe umartwienia ciała, we wszystkich sytuacjach życiowych kierowała się zawsze mądrością krzyża. Była głęboko przekonana, że aby dojść do świętości, musi przez uniżenie i wyrzeczenie poczuć się ukrzyżowana razem z Chrystusem. Na pewno dobrze brzmią w jej ustach słowa psalmisty: chcę błogosławić Pana w każdym czasie, na ustach moich zawsze Jego chwała. Dusza moja będzie się chlubiła w Panu, niech słyszą pokorni i niech się weselą. Podstawą duchowości Narcyzy od Jezusa było życie ukryte przed światem w najgłębszej pokorze i ubóstwie, wśród umartwień składanych w całopalnej ofiarze Chrystusowi za zbawienie ludzkości. Dzisiaj jednak prawdziwie wypełniają się dla niej słowa Ewangelii, których wysłuchaliśmy: kto się uniża, będzie wywyższony. Papież Benedykt XVI w dniu jej kanonizacji 12 października 2008 roku dopowiedział jeszcze o niej: młoda świecka z Ekwadoru, Narcyza od Jezusa Martillo Moran, daje nam doskonały przykład skwapliwej, wielkodusznej odpowiedzi na zaproszenie Pana do uczestnictwa w Jego miłości. Już w bardzo młodym wieku, gdy otrzymała sakrament bierzmowania, usłyszała wyraźnie w swoim sercu wezwanie do życia w świętości i całkowitym oddaniu Bogu. Chcąc posłusznie otworzyć się na działanie Ducha Świętego w swojej duszy, zawsze szukała rady i kierownictwa mądrych i doświadczonych kapłanów, uważając kierownictwo duchowe za jeden z najskuteczniejszych środków do osiągnięcia świętości. Święta Narcyza od Jezusa ukazuje nam drogę chrześcijańskiej doskonałości, dostępną dla wszystkich wierzących. Pomimo licznych i nadzwyczajnych łask, jakie otrzymała, prowadziła życie bardzo proste, pracując jako szwaczka i oddając się apostolatowi jako katechetka. Swoją żarliwą miłością do Jezusa, która doprowadziła ją do podjęcia drogi wytrwałej modlitwy i umartwienia oraz do utożsamiania się coraz bardziej z tajemnicą krzyża, daje nam ona zachęcające świadectwo i doskonały wzór życia całkowicie poświęconego Bogu i bliźnim. Módlmy się.
Ześlij nam, Boże, ducha mądrości i miłości, którym napełniłeś swoją służebnicę, świętą Narcyzę, abyśmy wiernie Ci służąc za jej wzorem, podobali się Tobie przez wiarę i uczynki. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.